podcastowe rbfi.org. Wchodzimy w zakładkę Download. Wchodzimy w Noobs. Noobs to jest taki instalator systemu idealny dla początkujących. Mamy dwie wersje. Noobs Lite. Do niego po prostu potrzebujemy internet. Jeżeli ktoś jeszcze nie ma go podłączonego, on je wybrać po prostu zwykłego Noobsa. Pobieramy w zipie albo za pomocą sieci Torrent. Po prostu jak wolicie, ja pobieram w zipie. Pobicie, mam już pobrany Noobs. Dodatkowo potrzebujemy jeszcze program SD Format. Oczywiście instalkę będziecie mieli naszym dysku Google, do którego Was serdecznie zapraszam. Otwieram już program. Mój dysk jest to dysk G. Jego rozmiar to jest 14,7 GB, przynajmniej tak pokazuje program. Na karcie pisze 16 GB. Więc nie wiem dokładnie co tu jest, ale program pokazuje mi 14,7 GB. Klikamy Options i tutaj ustawiamy na On. Następnie klikamy Form. OK i jeszcze raz OK. Jak widzicie, Day Format Complete. Czyli mamy już gotowe, może kliknąć Exit. Następnie włączamy ten komputer, wybieramy nasz dysk i przenosimy pliki z naszego zipu. Teraz pozostaje nam tylko i wyłącznie czekać. Przenoszenie naszych danych zostało skończone. Teraz pozostaje nam tylko i wyłącznie zamknąć okno, wyciągnąć kartę, włożyć ją do naszej mainki, podłączyć wszystkie przewody, czyli HDMI, zasilanie, kabel Ethernet, oczywiście jak chcecie mieć internet w naszej majce, klawiaturę oraz myszkę. Więc zróbmy to i widzimy się już z widoku naszej majki. Po włożeniu karty naszej majny na ekranie pojawia się okno. Jest to instalator systemu. Mamy dwa pierwsze systemy. Są to systemy, które są zainstalowane na naszej karcie SD. Reszta jest pobierana za pomocą internetu. Ja tutaj korzystam z kabla Ethernet. Myślę, że my zainstalujemy system Raspbian. Jest on oczywiście rekomendowany. Klikamy, zaznaczamy i klikamy Install. Klikamy Yes. I teraz musimy czekać. Tutaj możemy wybrać język. Ja ustawię go na polski oczywiście. I to byłoby na tyle. Teraz musimy czekać, aż nasz system operacyjny się zainstaluje. Jak widzicie, instalacja systemu została zakończona. Teraz wystarczy kliknąć Enter. Giving no time to breathe. This is our identity. Teraz musimy wpisać login, czyli PE. Oraz hasło. Standardowo jest to Raspberry. Ja tutaj ustawiłem inne. Przypominam, że hasło nie będzie się wyświetlało. I zatwierdzamy oczywiście Enter. Teraz pozostaje nam tylko przejść do środowiska graficznego. Do tego celu wpisujemy komendę start x. Nasze środowisko się uruchamia. Jak widzicie, system wygląda następująco.